3 albo i więcej. I nie ma wiatru, ale zaraz za tym hotelem jest plaża. Watermelon. Rzecz wspaniała. Dostajemy mokrą, zmrożoną szmatkę flanelową do odświeżenia się. Coś, czego bardzo pragnęłam po tej podróży pociągiem zakurzonym. Można nawet sobie zrobić okład. Ta szmatka pachnie. O, fajnie się. Wi-Fi password, yes, and some information. Yeah. Soft. Wygodne, miękkie. Podoba mi się. Z bezpieczeństwem. Tutaj co krok ludzie pytają, proszą o pieniądze. Więc, żeby nie sięgać do głównego bagażu, do całego portfela, gdzie są inne grubsze banknoty, to ja sobie zrobiłam coś takiego wokół bioder, saszetkę i tutaj trzymam w razie czego, jak ktoś wyciągnie rękę, proszę, mam mały nominał, stówka wystarczy, stówka, czyli 2,5 złotego, albo no 500 rupis. 2 funty, 10 zł. Także nawet jakbym to zgubiła, to niewielka strata. A resztę pieniędzy trzymam dalej w bagażu głównym. Tak wygląda moja asertywność. Nie można nie dać ludziom, trzeba coś dać, no ale trzeba też wyliczyć kieszonkowe do końca pobytu, żeby nam wystarczyło. Bo ludzie będą codziennie nas prosić, pytać o pieniądze. Jeszcze nie mogę doczekać. To jest to, na co czekałam. Pokazał mi gestem na pieniądze, czyli to jest show na zarobek. What is he doing? Flower cutting. Flower cutting. Ah, to prevent growing up the coconuts. Is he doing? A to jednak to nie jest pokaz za pieniądze. Oni muszą wycinać kwiaty na palmie kokosowej, żeby nie rosły na nich owoce. Bo jak urosną i będą spadać w dół, to pozabijają turystów. To nie jest pokaz za pieniądze. Well done! Well done! Well done. Dawaj. A to są takie wycinki z tej palmy, czyli zawiązki kwiatów, zawiązki owoców kokosa.
jest dla mnie, bo to jest w pełnym słońcu, a ja potrzebuję się opalić. Ta wiewiórka wygląda jak szczur. Ja myślę, że nie wolno wchodzić na obiad i kolację w krótkich spodenkach. Obowiązują zasady ubioru, długie spodnie. Krótka koszulka może być. I co jeszcze? Tutaj coś takiego, że nie będzie sprzedawany, serwowany alkohol w niektóre dni roku. Full Moon Poya Days. Raz w miesiącu, jest to święto nieregularne, ale oni wtedy nie serwują publicznie alkoholu podczas religijnych i narodowych świąt ustalone przez rząd Sri Lanki. I w godzinach od 17 do 19 będzie promocja drinków, oczywiście w te dni dozwolone. Ten dzień nie wypada. Rozbiły cały ten kamienny płot, wdarły się w grunt, stąd też cała ta strona jest oplagowana. Jest dwóch panów, którzy pilnują, żeby tutaj nie wchodzili ludzie. Pozwolili mi zrobić 3 kroki, żeby tutaj wejść do tego nagrania, zrobić to nagranie. Naprawdę fala może zabrać bardzo łatwo i mówią policji, że nigdy nie było takich silnych prądów. Zaraz mnie zabierze, uciekamy stąd. Boję się. Ale ciepła woda z oceanu, naprawdę ciepła. Mamy pool, mamy basen, tam będziemy się moczyć. Woda jest przecudowna, ciepła i słońce, wiatr. Ta pani idzie sobie, bo ta pani jest lokalna i ta pani zna tereny. Wiecie co? Opatrzka niedługo będzie zmieciona przez wodę. Tak samo budka tutaj obok, wartownicza. Oni położyli tutaj, zawiesili taki łańcuch, który w razie, jak fala zbierze tą cementową budkę, w jakiś sposób, nie wiem, jak to ma pomóc, ale jeszcze trochę dotrze do budynku tego hotelu. My jesteśmy tam jeszcze do pojutrza. Może nie wiem, co będzie.
będzie. Czy będziemy musieli uciekać stąd? Myślę, że nie. Teraz tak niebezpiecznie to nie jest. Chodźmy się kąpać. Shane pyta okolicznych ludzi, jak dostać się jutro do Matu, czyli na przeprawę przez rzekę i tam, gdzie jest dostęp bezpieczny do oceanu, żeby można było w oceanie się zanurzyć. Zwołał już czwartą osobę, bo już ta jedna odeszła. Pani gdzieś dzwoni. Turyści. Tak, bardzo przyjaźni ludzie. Może uda nam się zorganizować na jutro. Jest sukienka kobiet ze Sri Lanki. Nazywa się Sari. I chciałabym taką mieć. Ale z materiału bardziej przyjaznego dla skóry, z bawełny. A nie z takiej żorżety, z jakiej ta jest właśnie zrobiona. Piękna. Ładna. Ładnie, powitamy. Coś pięknego. To jest wykonane z drzewa. Tak, drzewa. Będzie podobnie. Siłące używają do, jako siłę pociągową krowy, bydło w zasadzie, byki, bo koni oni nie mają albo mają jakąś małą ilość i konie są drogie, także siłą pociągową w rolnictwie zawsze było bydło. Pod hotelem jest taki pasaż ze sklepami, z restauracją. I proszę. Moje ulubione owoce. Citrus. Citrus. I like this. Do you sell it? Tak, tutaj na tym pasażu oferują wycieczki. Pół dnia, cały dzień do centrum kraju, na Sigirię, do Gol. Na ci. No, I would like... Restauracja Ocean. Czekamy na jedzenie. A tutaj rosyjskie wpisy. No właśnie. Co my tu mamy? Ocień Horoszaja. Ocień Horoszaja, czyli to jest taka tablica, na której turyści wypisują swoje oceny. Bardzo dobra. Which means very good. Ocień Horoszaja. That's never. See? Wow, beautiful. Zjeść taką rybę. Galma, nie? Galma. Galma? Galma. Tak się nazywa, galma. Well done. Okay, bo tutaj jest wielu turystów z Rosji. I będziemy jeść krewetki. Talerz krewetek, 1800 rupis, jakieś niecałe 10 funtów, około 40 zł. Jeszcze takie wyzwolenie. O, płonące krewetki, coś wspaniałego. Podpalają się, o, ale to już rozprawiam się z ostatnią krewetką. Pyszne, w ręce. Upaprane, ale żołądek zadowolony. Dostaliśmy jeszcze frytki ekstra. Ocean Restaurant blisko Tangerine Hotel. Well done. No tu i polskie akcenty. Perła biżuteria, włókienniczy, a na górze orosyjski. Thank you.
nie jego.